Wyszyńskiego, koło numer 1 i koło numer 2, w którym proponuje się, aby na obelisku kamiennym przy Odrze umieścić napis o treści: 12 lutego 1945, wyzwolenie Ziemi Puławskiej z hitleryzmu przez żołnierzy Armii Czerwonej. Te pismo zostało skierowane, tak jak mówiłem, do Rady Powiatu. Rada Powiatu skierowała to pismo do przewodniczącego, pana Andrzeja Nykody, uznając, że my jesteśmy właściwie terytorialni, te pismo rozpatrzyć. Wpłynęło też do nas pismo 8 marca do Urzędu Miejskiego. Jest to pismo już podpisane przez pana Budzynia Włodzimierza do Rady Miejskiej Oławy, adresowane do nas. Przewodniczący skierował do rozpatrzenia naszą komisję. Jest to też pismo w sprawie odnowienia tablicy, tym razem odnowienia tablicy w miejscu pamięci narodowej na obelisku przy moście na Odrze w kierunku Jelcza z napisem 12 lutego wyzwolenie Ziemi Oławskiej z pod faszyzmu przez Armię Czerwoną. Panie Przewodniczący, czego Pan oczekuje od Komisji? Sprawa wróciła po raz drugi do nas. Pierwszy raz już podejmowaliśmy tą sprawę, skończyła się jak się skończyła. Próbowaliśmy to przesłać, załatwienie w pewien sposób przez powiat. Rozmawiałem z przewodniczącym powiatu, który zaproponował swego czasu, aby powołać wspólną komisję, czyli mieszaną komisję powiatu plus radni z miejskiej rady, po czym wycofał się z tego pomysłu i odesłał nam to pismo do nas, argumentując tym, że Rada Powiatu nie jest władna rozpatrywać tą sprawę. Natomiast byli u mnie inicjatorzy tego pisma, zwracali się z prośbą o to, żeby Rada wyraziła jakąś swoją opinię na temat tego, co chcą zrobić w tym miejscu, na tym pomniku, kwestia tego napisu właśnie, czym oni argumentują swoje stanowisko. Cóż, podniebają się w jakieś rozgrywki polityczne, to co oni mówią. Nie interesuje ich tak naprawdę strona polityczna tej całej sprawy. Chcą po prostu w pewien sposób upamiętnić żołnierzy, zwykłych żołnierzy, ten co się nazywa Armia Czerwona, którzy, jak oni twierdzą, walczyli razem rękę w rękę, byli często przyjaciółmi i po prostu chcą w ten sposób upamiętnić tą sytuację. Nie kryją faktów, też nie są w stanie powiedzieć, jakie są prawdziwe fakty historyczne, bo ja wspominałem, że o pewnych ustaleniach, które my mamy, o których wiemy, że ten pomnik nie jest usytuowany w odpowiednim miejscu, nie jest zgodnie z prawdą historyczną, ponieważ z tego, co nam było wiadomo, ci żołnierze raczej zginęli nie w Oławie, a w brzegu w ogóle, ponieważ most w Oławie już prawdopodobnie z wszystkich danych, które mieliśmy, nie istniał w tym momencie. Więc tutaj troszeczkę jest to rozbieżność historyczna. Niemniej oni proszą nas o to, abyśmy się ustosunkowali do tego faktu i wydali jakąś własną opinię. Druga rzecz, którą wspomnieli, że wysłali także pismo do ministerstwa. I nawet jeżeli nie uzyskają naszej zgody, będą próbowali też interweniować gdzie indziej. Wiem, że skutek ma to niejako, bo tak naprawdę jeżeli Rada nie postanowi, to nikt nie będzie miał żadnego wpływu na to. Natomiast medialnie może się stworzyć pewien, będzie miał jakiś wydźwięk. Z jakim skutkiem trudno mi powiedzieć. To tyle, co ja mogę przekazać. Chciałbym Państwu przypomnieć, że to już raz było. Przynosiłem wtedy Państwu opinię wojewódzkiego sądu administracyjnego. No mniejsza z tym, w każdym razie dość, że tak powiem, upoważnionej jednostki, z której to opinii wynikało, że Rada Miejska nie ma nic do napisu, do modyfikacji napisu na istniejącym już pomniku. Nie leży to w kompetencjach Rady Miasta. Podkreślam. Tylko w kompetencjach. W kompetencjach Rady Miasta leży zgłoszenie nowych.
Modyfikacja istniejącego pomnika leży w kompetencjach burmistrza. W związku z czym krótko i rozwolato to nic nam do tego. Możemy co najwyżej, tym że tutaj nie jestem pewien, i to co kiedyś już raz przegłosowaliśmy, spowodować, żeby ten pomnik został usunięty i przeniesiony na cmentarz na przykład żołnierzy Armii Czerwonej, gdzie osobiście uważam, że jest jego miejsce. Najlepsze. I tam wtedy ten napis ewentualnie wedle jednej czy drugiej koncepcji mógłby sobie być. Nikomu by to zapewne nie przeszkadzało, tak wszyscy pewnie by się na to zgodzili. Natomiast w kwestii modyfikacji pomnika, no, to już jest tylko i wyłącznie kompetencja burmistrza. Pewnie jakąś tam opinię rada może sobie wyrazić, niemniej jednak ona jest kompletnie bez znaczenia ze względów formalnych. No tylko tyle chciałem. Powstało nie wiadomo kiedy, nie wiadomo przez kogo wybudowane. Ja podejrzewam osobiście, że były takie okresy w naszej historii, kiedy pierwszy sekretarz, nie wiem, naczelnik, wszystko jedno, w każdym razie jakiś miejscowy kacyk, chcąc się podlizać w górze, no mówił, że zrobimy coś takiego, robił to bez, nie patrząc na formalności, bo nigdzie nie ma, przynajmniej taką informację dostałem od burmistrza pisemną, nigdzie nie ma śladu, żeby to było w jakiś formalny sposób zniesione. Natomiast to, co przyniósł kolega Witek swego czasu... Zniesione, czyli zbudowane. Tak, oficjalnie, no bo na coś takiego teraz jest potrzebna wniosek Rady Miasta. Kiedyś te formalności były nieco inne, niekoniecznie takie same. Ale to, co przyniósł Witek, to jest coś w rodzaju wykazu z PTTK miejsc, które warto zwiedzić. A to jest zupełnie co innego niż ustawowe pomniki. Szanowni Państwo, to tak nie można. To, że gdzieś ktoś zrobił listę na zasadzie, że w przewodniku turystycznym napisano, że tu coś jest, to jeszcze nie znaczy, że to coś jest ustawowo pomnikiem. Proszę zobaczyć, co tam jest na główku, to co Witek przyniósł. Wykaz obiektów upamiętniających żołnierzy i partyzantów sowieckich, na miłość boską. To jest wykaz, no, z internetu czy skądś wzięty. Proponuję wyciągnąć następujące wnioski. Pierwszy, o wystąpienie o doradcy prawnego, opinię prawną, celem wskazania właściwego organu do rozpatrzenia tej sprawy. I tutaj kto jest za przyjęciem takiego wniosku? Jednogłośnie. Drugi wniosek to jest wniosek w sprawie ustalenia stanu prawnego kamienia przy obiektu przy moście. Ja już raz występowałem z radnym Turzańskim w tej sprawie. Dostaliśmy odpowiedź taką, że prawdopodobnie jest to pomnik. Tak mówię, tak. Prawdopodobnie jest to pomnik, ale proszę o wystąpienie w tej sprawie. To znaczy w tej chwili to jest o tyle trudne, że kiedyś do 90 roku w urzędzie nie było archiwum. Kończyła się kadencja i cały dokument został zawsze przesłany do Wrocławia. Także może być po prostu troszeczkę problem. No, ale chyba się to może, tak mi się wydaje, że jakaś instytucja, typu Ministerstwo Kultury, prowadzi wykaz, rejestr i tak dalej. Więc jak to u nich figuruje, to zdaje się, że już nic więcej. No, nie robię tego pisze. Ja proponuję taki wniosek do burmistrza o ustalenie stanu prawnego obiektu. Może wojewódzki na Mocowie, może coś tam nie wiem. Ale myślę, że burmistrz będzie tu kompetentny, żeby ustalić stan prawny obiektu. Musimy ustalić instytucję, która coś mądrego powie. W ten sposób. Żeby z przewodniczącego rady, bo to było skierowane do nas, żeby odpowiedzieć instytucjom i panu Włodzimierzowi Budzyniowi, że wystąpiliśmy o odpowiednie opinie prawne i wnioski i na razie wstrzymujemy się z rozpatrzeniem, ponieważ nie znamy ani stanu prawnego, ani tego, czy jesteśmy organem właściwym do rozpatrywania tej sprawy. Dwa procedury ewentualnego przeniesienia tego na cmentarz. O ustalenie procedury przeniesienia obiektów na cmentarz Armii Czerwonej. Pani właściwie.